dobry, witam wszystkich. Rozumiem, że się już widzimy. Nazywam się Jacek Rozenek i będę miał przyjemność pogadać z wami. Mam nadzieję, że porozmawiać, więc zapraszam do zadawania pytań na temat etyki w sprzedaży, więc temat wydaje się taki dziwny, dla niektórych gorący, dla niektórych bez sensu. Dla mnie, ponieważ zajmuję się tym tematem już mniej więcej od jakichś 15 lat, wydaje się jednak dosyć ważny. Najczęściej pracuję jako coach tej wyższej kadry menedżerskiej, bardzo często pracuję z menedżerami sprzedaży. Głównie mnie interesuje to, jak oni pracują z ludźmi, głównie. Ale ponieważ ta sprzedaż jest coraz ważniejsza na rynku, więc od paru lat coraz więcej projektów dotyczyło tego, jak ci ludzie sprzedają, nie tylko jak się nimi zarządza, ale takie pewne aspekty techniczne. Więc zacząłem się temu przyglądać, mam trochę swoich też wniosków wynikających z takich obserwacji. Jednym z tych głównych wniosków jest to, że etyka w sprzedaży, jak mi się wydaje, jest ważnym elementem. I co to znaczy i co to też nie znaczy, to moglibyśmy o tym chwilę porozmawiać. Jeszcze raz zapraszam serdecznie do zadawania pytań. Z takich moich wstępnych obserwacji, to mógłbym powiedzieć, że takim największym kłopotem, który się pojawia teraz Anno Domini 2015 rok, czy też troszeczkę wcześniej, to są niskie standardy. Więc ja się będę odwoływał do tych standardów. I pierwsze takie zjawisko, które obserwuję w firmach, to jest sprzedać albo umrzeć. Tak to sobie nazwałem. Najczęściej produkcja jest oderwana od sprzedaży. Słabiej trochę idzie w firmie. Tak mówią niektórzy w biznesie. Wydaje się jednak mimo wszystko odrobinkę infantylne, bo słabiej musi iść, trzeba wiedzieć dlaczego i co jest dokładnie powodem. Ale w tych niektórych firmach, które takiej dojrzałości nie mają, bardzo często wewnątrz organizacji mówi się, jak musimy sprzedać, dużo sprzedać, dzięki temu zarobimy, więc my tutaj produkujemy, to na pewno jest świetne i oczywiście jesteśmy liderem na rynku, a teraz sprzedaż, niech to sprzeda. I słaba sprzedaż w takiej firmie oznacza upadek tej firmy bądź niemożność funkcjonowania. Więc w takiej sytuacji jest to takie małe harakiri biznesowe. Sprzedawcy są bardzo mocno naciskani na sprzedaż. Czasami się to wiąże z dużą fluktuacją, czasami z innymi elementami, które są głęboko oczywiście niszczące dla wysokich standardów sprzedaży, o których jeszcze za chwilę powiem. Ale to sprzedać albo umrzeć jest dosyć typowe dla niedojrzałych firm, w tym również polskich firm niestety. Rynek szybko to dosyć weryfikuje i pojawiają się w związku z tym inne elementy, które są dosyć toksyczne i groźne dla firmy. Drugie to jest kupowanie wyników i kupowanie gwiazd. Bardzo często towarzyszy w moich projektach takie myślenie, że można zatrudnić czy zrekrutować świetnych sprzedawców, wystarczy ich znaleźć tylko na rynku. To są trochę tacy magiczni sprzedawcy i jak już tylko będziemy ich mieli w swojej firmie, to niezależnie od tego, co tam mamy do sprzedania, oczywiście co do zasady mamy najlepszy produkt na rynku i jesteśmy liderem, bo innych opinii naprawdę rzadko mi się zdarza słyszeć, no to już będziemy wtedy mogli świetnie sprzedawać. To jest taka decyzja o tym, czy przekonanie, głębokie przekonanie, że gdzieś ci najlepsi sprzedawcy na rynku są, trzeba ich tylko znaleźć, zatrudnić u siebie i będziemy świetnie sprzedawać. To jest pierwszy krok, moim zdaniem, wynika z mojego doświadczenia do tego, żeby niestety mieć kłopoty w firmie. W każdym razie, żeby nie sprzedawać stabilnie i nie budować długofalowo swojego rynku. Następnie to jest to, w czym biorę niestety udział i na czym zarabiam pieniądze, a nazwałem to sobie sprzedaż na sterydach. To jest pompowanie działów sprzedaży taką motywacją, która ma niewiele wspólnego z ich długofalowym doenergetyzowaniem, a ma dużo wspólnego z takimi źle rozumianą sprzedażą bezpośrednią. Że mówimy, możesz sprzedać, wystarczy ci tylko wysłać na jakieś spotkanie albo webinar, gdzie ci ktoś tam powie, cię zmotywuje i powie, nie, wszystko jest możliwe, musisz tylko bardzo, bardzo chcieć i będzie cudownie. Jak się czasami spotykam, czy prowadzę takie konferencje, które zresztą bardzo lubię, nomen omen, bo to jest ciekawe, dużo emocji tam jest, w ogóle jest fajnie. 300-400 osób, no i opowiadamy różne historie, jest muzyka i skaczemy przez ognisko, chodzimy po węglach, robimy różne inne rzeczy, to jest takie poczucie ogromnej omnipotencji i naprawdę większość z nas wtedy wierzy, że następnego dnia idziemy do pracy i absolutnie sprzedamy wszystko, wszystkim, nawet samemu sobie, jeżeli będzie trzeba. Jest to piękny, fajny stan pewnego uniesienia, natomiast on naprawdę niewiele ma wspólnego z zawodową sprzedażą, długofalową, bardzo często prowadzi do rozwiania emocjonalnego. Ludzie ci bardziej inteligentni szybko się orientują, że od czasu do czasu ktoś ich pompuje takimi sterydami, a potem wraca szybka, szara codzienność i to rozchwianie emocjonalne powoduje, że też się często ludzie wypalają i stają się cyniczni, na różne rzeczy się dzieją. Nie jestem przeciwny motywowaniu, natomiast jestem przeciwny uważaniu, że w ten sposób możemy poprawić generalnie sprzedaż i ten sposób w 2015 roku na motywowanie ludzi, zwłaszcza takich ludzi o wysokich standardach wewnętrznych. Kolejnym takim elementem to jest oderwana kultura
organizacyjna od sprzedaży, czyli zupełnie inaczej się sprzedaje, inaczej się produkuje, inaczej się zarządza firmą. Wydaje się, że to oczywiste, że tak właśnie powinno być. Chyba tak mi się wydaje po latach obserwacji i doświadczeń praktycznych, że zgodnie z moimi obserwacjami, te firmy, które sprzedają podobnie jak zarządzają, mają silniejszą, spójniejszą kulturę organizacyjną. Rzadko spotykana rzecz na rynku, dosyć na razie, w każdym razie. Dosyć trudno jest to osiągnąć, natomiast wtedy jest takie poczucie spójności. Ludzie się lepiej dogadują ze sobą, zespoły sprzedaży z marketingiem, z produkcją, mniej więcej wiedzą, na czym polega ich robota, wiedzą dlaczego, mają trochę więcej szacunku do siebie, poza tym te proste elementy związane z wartościami firmy i misją, wizją, jakkolwiek by to nazwać, to jest też mocno przereklamowane na rynku, ale te elementy, które dają takie poczucie sensu, one dosyć dobrze ze sobą funkcjonują i ludzie lepiej się czują w sprzedaży, generalnie szybciej się uczą i lepiej sprzedają. I nierealistyczne oczekiwania, góra oderwana od dołu, to mam na myśli, że to się tak zdarza w wielu instytucjach, firmach, w których Państwo pewnie nie pracujecie, bo u Was jest inaczej, tego typu błędy, przeze mnie oczywiście, uważam, że to są błędy, pewnie może nawet tak nie jest, ale u Was nie występują, no to zdarza się czasami, że są nawet duże organizacje i w tych organizacjach kto inny zupełnie zarządza, kto inny sprzedaje, to jest akurat oczywiste, ale gdzieś jest ktoś, kto nagle chciałby z tej organizacji rozumianej jako całość wyciągnąć troszeczkę wyższy ROI i daje koniunkturalnie albo długofalowo coraz wyższe progi sprzedaży, nie będąc uczestnikiem rynku. Ja to obserwuję dosyć często na polskim rynku, że ludzie jak dostają plany sprzedażowe, czy też to, co mają sprzedać, są zmotywowani w momencie, kiedy jest to im zakomunikowane, zdemotywowani i zdemotywowani podwójnie na koniec roku, kiedy okazuje się, że tego się nie dało osiągnąć. Oni wiedzieli, że nie, już byli zdemotywowani, ich kadra zarządcza też nie bardzo w to wierzyła i na końcu jeszcze dostali potwierdzenie. To jest gwóźdź do trumny budowania takiej mądrej kultury opartej o efektywność, ale niestety się zdarza. Mamy pytanie, na ile warto by było motywować indywidualnie, a nie uniwersalnie, zbiorowo? Bardzo dziękuję Pani Doroto za to pytanie. Wydaje mi się, że to jest taki moment, nic takiego niezwykłego w tym rynku pewnie nie ma, ale on się zmienia, po prostu jak wszystko wokół nas się zmienia, że to jest moment na indywidualne motywowanie. Jeżeli chcemy mieć ludzi w zespole sprzedażowym, którzy mają wysokie standardy wewnętrzne, to trzeba ich traktować również zgodnie z wysokimi standardami wewnętrznymi. W tym wypadku to oznacza raczej indywidualnie. Więc to jest to, z czym ja się w tej chwili też mierzę na rynku i w swoich projektach. Mimo, że siedzę w tym 20 lat, proszę mi wierzyć, dla mnie to jest naprawdę trudne zadanie, ponieważ ludzie już oczekują czego innego, już wiele osiągnęli albo jeszcze wiele przed nimi. To jest zupełnie inaczej niż 10 lat temu, ale krótko odpowiadając na to pytanie, tak, indywidualnie. Zdecydowanie indywidualnie. I plany indywidualnie, i motywowanie indywidualnie, w ogóle podejście i zarządzać trzeba indywidualnie, a z tym mam takie wrażenie, mam nadzieję, że Państwo mnie poprawią i napiszecie w komentarzu, że nie, że się mylę, ale z poziomem technicznym, techniczną umiejętnością zarządzania zespołami sprzedażowymi jest niespecjalnie dobrze, z wielu względów, na pewno nie z winy oczywiście menadżerów, ale o tym może przy innej okazji. Dobra, co może pomóc, aby góra, menadżerowie, marketing współpracowała z dołem, handlowcami i już za chwilę o tym powiem, to jest jeden z tych elementów, powiem, co przeszkadza. Przede wszystkim przeszkadza to, że są dwie kultury organizacyjne. Kultura sprzedaży i kultura zarządcza. Z mojego doświadczenia paroletniego wynika, że ta kultura organizacyjna jest niedostosowana do rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. Ona była fantastyczna w 2004 roku, 2005. Mamy 2015, 10 lat minęło. W strukturze organizacyjnej w bardzo wielu firmach nie zmieniło się nic albo prawie nic. Zmieniły się Wasze produkty, rozwiązania, sposób sprzedaży, sposób dojścia do klienta, budowanie relacji, natomiast nie zmieniła się struktura. Co za tym idzie, ona funkcjonowała oddzielnie, więc bardzo trudno jest teraz zbudować taki patchwork. On jest możliwy, krótko odpowiem na pytanie, najkrócej by to można określić mianem leadershipu, czyli takiego agenta zmiany, który bierze na siebie odpowiedzialność, ale gdzie są ci ludzie, którzy za to za chwilę zapłacą swoim stanowiskiem, zdrowiem, innymi rzeczami, żeby to powiązać. Znam paru takich wariatów, szanuję ich bardzo. Więc być może to jest część rozwiązania problemu. Bądź też budowanie po prostu spójnej, ale nowej kultury organizacyjnej, opartej, już za chwilę też dwa słowa o tym powiem, na niewielu elementach i kryteriach, ale jednak trzeba ich pilnować.
Pani Ilona zapytała, jak przekształcić wiedzę w nawyk, a potem w umiejętności. Wow, dobrze, to już za chwilę o tym będę mówił. Dokończę tylko jeszcze ten jeden element. Nierealistyczne oczekiwania, góra oderwana od dołu, skutkuje moim zdaniem obniżeniem potencjału zespołu sprzedażowego, ale nie tylko, w to wchodzi R&D, w to wchodzi back office. Naprawdę większa część organizacji, ale tego sprzedażowego minimum o 30%. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale pokazuje skalę. Ludzie nie chcą być zarządzani przez kogoś, ani nie lubią, kiedy stawia cele ktoś, kto ich zdaniem nie ma pojęcia o tym, co się tutaj dzieje. Więc tu jest sporo jeszcze do zrobienia. Dobra, to przejdziemy dalej i powiem, bo tu mamy trochę rozwiązań oczywiście. Jeszcze tylko dwa słowa o zagrożeniach klienta, bo mamy sprzedawcę i tego, który kupuje. Króciusieńko, pierwszy to miwisizm, kupcy, którzy pracują, są najemnikami, mają gdzieś, co się stanie w ich organizacji, więc niespecjalnie im zależy. I w pracy ze sprzedawcami to jest dosyć duża bariera, bo powinno zależeć obydwu stronom. Pomyślcie sobie przez chwilę, jak będzie wolna chwila, żeby się nad tym zastanowić, że niezły taki przyzwoity albo dobry sprzedawca, handlowiec, w pewnym sensie mu zależy. No co to znaczy, to jeszcze byśmy mogli pogadać, bo to chodzi o pieniądze, o benefity, ale też większość z nich lubi pracę z ludźmi i nawet by chciała, żeby było dobrze dla drugiej strony. Jeżeli spotyka się z taką dysproporcją z drugiej strony, która ma to gdzieś, bo chce mieć spokój, więc wie, że musi kupić, no ale generalnie to jej tylko przeszkadza, to ta dysproporcja powoduje pewien rodzaj problemu. Następnie jest korupcja, nie będę tego za dużo, nie będę o tym mówił, ale moim zdaniem ciągle skala jest obezwładniająca w Polsce. Trzeci, brak kompetencji i wiedzy kupujących, którzy po prostu nie wiedzą, co kupują, więc to otwiera ogromne pole do nadużyć, do uprawiania po prostu słabego biznesu. Premia kupców, którzy mają gdzieś, co kupują od sprzedających, głównie ich interesuje, żeby kupić taniej. Sam bardzo często jestem wystawiony na takie sytuacje, bo też dużo sprzedaję, więc z drugiej strony ktoś chce, ale wie, że jeżeli kupi ode mnie taniej, o 10%, to on na koniec roku dostanie premię, co kompletnie rozregulowuje rynek. My rozumiemy i wiemy, dlaczego tak jest, natomiast moim zdaniem to jest coś do skorygowania. I lody kręcone, przepraszam za te głupie sformułowania, one oznaczają, że bardzo też wiele osób z punktu widzenia tych kupujących buduje sobie relacje na przyszłość, więc oni dzisiaj są w tej firmie, ale jutro być może akurat będą pracowali z poddostawcą. To również zaburza, również powoduje takie korupcjogenne motywy w naszym myśleniu o sprzedaży. To jest coś, na czym warto byłoby walczyć. Dobra, jak przekształcić wiedzę w nawyk? To jest ciekawe zadanie. To ja się z tym lubię zmierzyć i staram się to robić. To jest drugi punkt, talent plus umiejętności i wiedza. Więc pierwszym, może to jest ryzykowne, co powiem, ale pierwszym takim elementem, na którym powinniśmy się skupić i czego szukamy w tej chwili w biznesie u sprzedawców, to jest talent. Ja tego szukam u menadżerów również, bo talent, będzie okazja, na kongresie bardzo chętnie to poszerzę, ale talent to jest coś takiego jak pewien współczynnik osobowości, coś, co jest poza nami, co jest nam dane od Boga, od biologii, od czegokolwiek byśmy powiedzieli. I na tym możemy budować. Jeżeli mamy ten talent, czyli wrodzoną predyspozycję do wykonywania danej czynności i do tego dodamy wiedzę, to możemy na tym budować umiejętności albo odwrotnie, bo czasami mamy umiejętności, jeszcze nie mamy wiedzy. Jeżeli mamy talent, łatwiej jest nawet robić w tej kolejności. Talent, szybko uczymy umiejętności i pogłębiamy ją wiedzą. Jeżeli nie mamy talentu, to już odpowiadam na to pytanie, jak przekształcić. Bardzo trudno jest wiedzę przekształcić w umiejętności. Bardzo trudno. Mówię tak o szkoleniu z 20-letnim doświadczeniem. Jest to możliwe i jest to absolutnie do zrobienia, ale nakłady czasu, energii i finansów, żeby sobie z tym poradzić, są ogromne, więc bardzo serdecznie polecam szukania swojej nuty talentowej, w czym jesteśmy utalentowani z natury, dokładania do tego oczywiście wiedzy, ale dopiero na tym budowania umiejętności, ponieważ progres jest nieporównywalny i efekty są naprawdę wyjątkowe w stosunku do takiego klasycznego myślenia. Jakie sposoby motywowania sprzedawców obok finansowych sprawdzają się najlepiej? Finansowe się nie sprawdzają. Finansowe, ja wiem, że to bardzo ryzykownie brzmi, ale już szybko wytłumaczę. Dobrzy sprzedawcy powinni dobrze zarabiać. W tym sensie to nikt nie robi nikomu łaski. Jeżeli ktoś dobrze pracuje, sprzedaje, ma wysokie obroty i sprzedaje na wysokiej marży, bo to jest jeszcze ważne. Jesteście na pewno zawodowcami, więc już nie będę takich podstawowych rzeczy omawiał, ale zakładając, że dobrze pracuje dla firmy, powinien dobrze zarabiać. Jeżeli słabo zarabia, to jest po prostu zdemotywowany. Więc w tym sensie, tak upraszczając, te zarobki nie motywują. One motywują oczywiście wewnętrznie, bo po to robimy. Ale naprawdę z mojego doświadczenia motywuje osiąganie sukcesu na początek, ale ileż na Boga można osiągać sukcesów, ile można być najlepszym sprzedawcą roku. Sam byłem 3 razy i za 4. razem to już jest taka lekka nuda. Moim zdaniem motywuje sens i praca z ludźmi, których się szanuje. I mamy takie poczucie, że to, co robimy, ma troszeczkę szerszy sens i budujemy sami siebie, więc
Znowu, wróćmy do tego kultura organizacyjna. Szacunek do siebie, umiejętność stawiania wyzwań, ale nie głupich, nie związanych tylko z celami firmy, ale związanych z budowaniem relacji z nami. Tak samo jak z klientem zewnętrznym. Więc poczucie sensu, że robimy rzeczy, które są sensowne i ktoś nie robi z nas balona, dla większości ludzi, z którymi ja pracuję, daje naprawdę taki ogromny zastrzyk energii, pod warunkiem, że są wynagradzani. To jest dosyć istotne, tak bym powiedział. Jak sprzedawca może pokazać klientowi etykę, dobrą firmy? Bardzo dziękuję za to pytanie. Będę tak skakał troszeczkę. Pokazuję mu poprzez sposób swojego działania. Tak jak lekarz pokazuje, przyjmując kogoś na wizycie, poprzez sposób, w jaki się do niego odnosi. Po prostu zachowuje się etycznie. Gdyby ten lekarz pozwolił sobie, nie wiem, na przepisanie leku i sprawdzał, no sprawdza oczywiście, ale my byśmy zobaczyli, że ma nazwę jakiejś firmy w różnych miejscach i patrzyłby na tą nazwę i miał dwa leki, a wybrał ten, który jest związany z tą nazwą, to byśmy uznali pewnie, że nie jest etyczny. Więc to są bardzo miękkie rzeczy. Za chwilę zresztą powiem w dwóch słowach, co możemy takiego zrobić, ale generalnie poprzez swoje zachowanie i ono znowu powinno być związane z kulturą organizacyjną firmy. Wiem, że brzmi to trochę banalnie, ale jest niezwykle trudne do zrealizowania. Czyli mój menadżer sprzedaży powinien się zachowywać zgodnie z zasadami tej kultury organizacyjnej. I tak w ogóle powinniśmy mniej więcej funkcjonować, to jest życie, więc nie za idealnie, ale jakbyśmy chcieli potem pracować z klientem. I to też za chwilę powiem dlaczego i dlaczego są potrzebne wyraziste bardzo sposoby myślenia o sobie i o kliencie. Wewnętrzny ROI równa się ROI klienta, czyli nasz wewnętrzny ROI w naszej firmie jest związany z ROI klienta, return on investment, czyli to jest taki, mówimy, win-win w pracy z klientem. To, na czym my zarabiamy pieniądze, powinno klientowi przynosić pieniądze. Są biznesy, w których tak nie jest, po prostu drenujemy klienta, ale o tym nie chcę mówić, a dzisiaj też nie. Raczej proces niż stan, to znaczy, że wysokie standardy nie są ustawione raz na zawsze w tych projektach, w których ja mam szansę pracować z naprawdę świetnymi ludźmi. Nawet dochodzi do tego, że taki standard wyznaczamy raz na 6 miesięcy, czyli to jest kompletny obłęd. I nie chodzi o to, żeby było dużo papierologii, chodzi o pewien sposób myślenia i sposób działania. Nie są to bardzo duże różnice, ale one po prostu wynikają z tego, że rynek oczekuje nowych rzeczy. Co znaczy dobrze zarabiać, panie Macieju? Dziękuję bardzo. Na to pytanie nie odpowiem. Ja zarabiam przyzwoicie, ciągle uważam, że za mało, więc jeżeli jesteście rasowymi sprzedawcami, nigdy nie będziecie zarabiali wystarczająco dużo. Witamy w klubie. No i działajmy po prostu. Dobrze, ale tak upraszczając. Dobrze, co do zasady wtedy, jeżeli pan ma rodzinę, jeżeli nie, to może odrobinkę inaczej. To jeżeli pan zarabia i 28 danego miesiąca nie zastanawia się pan, albo 5, nie daj Panie Boże, czy panu wystarczy do końca miesiąca, jeżeli ma pan ochotę spędzić wakacje w jakimś miejscu na świecie, to no może nie jest tak, że po prostu w ogóle bez żadnego problemu, ale jakiekolwiek miejsce to jest pan w stanie to sobie zaplanować, pojechać, cieszyć się tym, co pan widzi i cieszyć się dniem, a nie zastanawiać, czy pan wyda w tym momencie 50 zł więcej czy mniej, bo to nie znaczy dobrze zarabiać. Ale tak bardzo upraszczając. Budowanie kultury wysokich standardów, to już troszeczkę to omówiłem i taka odpowiedź, sprzedawca czy doradca, czy się znowu każdy mówi, że jesteśmy doradcami, nie do końca jest to prawda. Ta decyzja jest dosyć ważna i już mówię, dobra, to pytanie mamy, więc to sobie darujemy, bo przejdziemy od razu, do tego będzie troszeczkę łatwiej. Moim zdaniem, mam nadzieję, że zabrzmi odrobinkę kontrowersyjnie, mam nadzieję, proszę też o pytania, że kulturę organizacji za tym idzie też w dużej mierze jej skuteczność w 90% zdeterminuje komu i z kim, a nie co sprzedajemy. I wbrew pozorom, z kim to jest oczywiste, prawda? Jakich mamy sprzedawców, co to za ludzie, ale też komu. Bo są osoby, z punktu widzenia mojego biznesu, ale wielu też innych biznesów, są firmy czy osoby, z którymi nie warto jest wchodzić w interakcje handlowe. No mam nadzieję, że to będzie kontrowersyjne. Wiem, że mamy duże plany i wy na pewno macie bardzo wysokie plany i ja też. Natomiast są klienci, z którymi tracimy bardzo dużo czasu, którzy nie chcą naszego produktu, załatwiają swoje psychologiczne sprawy w relacjach z nami. Mnóstwo jest rzeczy po drodze, mnóstwo elementów, ale jeżeli zaangażujemy energię, już nie mówię nawet o czasie, które to kosztuje, taką matrycę znamy, jak tam klienci są bardziej profitogenni i nie mniej, ale jest inna, z mojej perspektywy ważniejsza rzecz. Otóż ci klienci będą budowali naszą kulturę, zdecydują, jak się będziemy odzywali, na co zwrócimy uwagę, jakich argumentów będziemy używali i dokładnie w tym momencie szkolą nas. Często bardzo i bardzo długo. W jaki sposób mamy funkcjonować? Co za tym idzie, prawdopodobnie stracimy tych klientów, którzy mają szansę zbudować z nami wysoki ROI. I wiedząc komu, kim jest ten nasz klient, mniej więcej, w pewnym sensie, mniej więcej powinniśmy sobie dobrać ludzi, którzy będą z nimi rozmawiali, czyli będą wchodzili w interakcje,
No i to już jest zadanie strategiczne. Jakie elementy wybrać? Co naprawdę jest z tego istotne? Bo większość ludzi mniej więcej ma pomysł, a nie ma dużo firm, które są bardzo skuteczne. Ale większość z tych firm, które ja widziałem, z którymi pracowałem, które naprawdę były skuteczne, na pytania sobie dosyć dobrze odpowiedziały. Dobrze. Mam nadzieję, że było chociaż odrobinkę kontrowersyjne. I druga, czy też już ostatnia rzecz, bo powoli będziemy kończyli, to jest budowanie takiej struktury doradczej, tak bym to powiedział. I zwróćcie uwagę na kilka elementów. To, co pokazuję, nie jest jakoś tam szczególnie nowe, ale realizacyjnie jest dosyć skomplikowane. Ty pierwszy nie mów, tylko pokaż. Bądź pierwszy w interakcji, jeżeli to jest możliwe, i nie opowiadaj o tym, kim jesteś, tylko pokaż, kim jesteś. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach i przez lata byliśmy uczeni, czy też ja sam uczyłem jako szkoleniowiec, że ważne jest to, co mówimy. Do dzisiaj też tak uważam, że jest ważne. Mówimy dobrze na temat swojej firmy, jako Polacy, czy produktu, czy rozwiązania. Jesteśmy bardzo nieufni. Więc jeżeli mówimy o otwartości, mówimy, że jesteśmy otwarci, jesteśmy otwartą firmą, to dużo ważniejsze na początku, zwłaszcza tej interakcji, kiedy budujemy relacje, jest pokazanie w zachowaniu, w sposobie zachowania, pokazanie tej otwartości. Bardzo często jesteśmy zaprzeczeniem tego, o czym mówimy, a to już nie muszę pewnie tłumaczyć wam, że zwracamy uwagę raczej na to, jak się zachowujemy, a dopiero w drugim rzędzie na to, co dokładnie w tym momencie mówimy. Co do wynagrodzenia, mam jeszcze pytanie. Przed pójściem na urlop rozmawiałem z szefem na temat mojej podwyżki. Niestety mnie wyśmiał i powiedział, że nie ma takiej opcji, a podczas mojego pobytu kupił drogie auto i nowy komputer. No to witamy w klubie. Dosyć często się zdarza. Wracam do pracy w poniedziałek i jestem strasznie zdemotywowany. Panie Piotrze, no tak, no co mogę panu powiedzieć? Pierwsze, doradzam dojrzałość, bo to się będzie zdarzało, proszę mi wierzyć. I to dosyć często, póki co. Po drugie, jak pan ma energię, proszę założyć własną firmę, zbudować dział sprzedaży. A po trzecie, jeżeli szef pana wyśmiał, no to pana zdemotywował. I teraz ja już kończę w tym momencie. Ale to bardzo dobry przykład, bardzo dziękuję za to pytanie, chyba że będą dwa, trzy pytania, też jeszcze pogadamy na temat pytań. Jeżeli pana wyśmiał, to idąc tropem tego, co powiedziałem, proszę pójść do swojego klienta, przedstawić mu propozycję, on pana poprosi, nie wiem, na przykład o renegocjację, czy też negocjację ceny i proszę go wyśmiać. Proszę go wyśmiać i zobaczymy, jak to wpłynie na interakcję handlową między pana firmą a tym klientem. Oczywiście proszę tego nie robić, bo za chwilę ktoś będzie miał do mnie pretensje, ale pokazuję tylko zasadę. Nie zarządzamy tak ludźmi, nie znam tego pana. Może to był przypadek, może zdarzyło mu się tylko raz, ale to jest też trochę to, o czym mówiłem, o wysokich standardach od sprzedaży, od menadżerów się będziemy oczekiwali wyższych standardów. Będzie naprawdę coraz trudniejsze. W końcu to będzie umiejętność. W końcu trzeba będzie się wykazać naprawdę kompetencjami, a nie mówieniem o kompetencjach. Pani Monika, jak wytłumaczyć działowi sprzedaży, że tracą czas z niektórymi klientami? Ja lubię takie elementy efektywnościowe. Nie zarabiają z tymi klientami, więc jeżeli cały czas się ich trzymają, to niewiele mają wspólnego ze sprzedażą i handlem. Oczywiście mogli mieć szansę, żeby porozmawiać z kimś, kto się naprawdę na tym zna, albo im to wytłumaczył, albo nie mają kompetencji. Po prostu usiąść i pogadać z nimi. A jeżeli się ciągle upierają przy tym, żeby strasznie dużo chodzić, biegać i nie zarabiać, no to ja już na to nie mam jakiegoś specjalnego pomysłu. Natomiast jeżeli ludziom pokażemy, i takie są moje doświadczenia, to zdecydowana większość z nich, jeżeli jest taki zawodowy menadżer sprzedaży, widziałem to wielokrotnie, to jest umiejętność zaplanowanego progresu. I nawet mając średni jakościowo, chodzi oczywiście o umiejętności, średni jakościowo zespół, można osiągać wyniki, które są trudne do zrozumienia, biorąc pod uwagę benchmark. A mając świetnych ludzi, można zrobić bardzo dużo. Sprzedaż jest wyjątkowo ciekawym obszarem i wyjątkowo obciążającym psychicznie, jeżeli jest wykonywany niewłaściwie. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że do zobaczenia na kongresie i że tam będziemy mieli odrobinkę więcej czasu i też takie możliwości interaktywnych pytań, więc wtedy pogadamy sobie o case'ach i szczegółach. Bardzo dziękuję.